9. Gość poranka. A gościem poranka jest Marek Jakubiak, sekretarz partii Kukiz 15, listy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy bardzo serdecznie. Ja mam takie pytanie, ponieważ pan już zadeklarował, że osobiście założy zespół parlamentarny do spraw nadzoru wykonania 100 konkretów Platformy. To który z tych konkretów podoba się panu najbardziej? Dlaczego tak mocno chce pan ich pilnować? Ponieważ mam pełną świadomość wyniku pracy tego zespołu, to jest, oczywiście ja daję szansę na to, że Donald Tusk te swoje konkrety, wszystko jedno, czy ja zgadzam się na nie, czy nie, czy on je wykona, czy też to było po prostu zwykłe oszwabienie narodu polskiego. I mam wrażenie, że jednak to drugie. I ja przypilnuję i złożę oficjalny raport jako zespół parlamentarny, do którego już się zgłosiło kilkunastu posłów, że dokonamy tego i ocenimy. Kto będzie z panem w tym zespole w takim razie? A z Solidarnej Polski między innymi paru posłów Kukiz 15. Na pewno będą też posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze żaden się nie zgłosił. Widać, czekają na pozwolenie i po prostu działamy. No. Jesteśmy w takiej sytuacji dość trudnej dla nas. No, musimy to przezwyciężyć. Ja nie muszę się uczyć działania w opozycji, bo tak w 9 kadencji, jak i w 10 będę w tej opozycji, tylko rządy się zmieniają. Natomiast ja przypilnuję Polski. To po prostu mi troszkę ręce opadły, powiem szczerze, w tym znaczeniu, że jestem zszokowany tymi wyborami i tak naprawdę pewne zniechęcenie nastąpiło, z którym trzeba powalczyć. No. To jest, proszę taka Państwa, niemoc, na naszych oczach. Prawda? Mm-hmm. No, niemoc sprawca po prostu. No, to jest to, o czym mówi ciągle Kukiz 15, że my nie wybieramy, proszę Państwa, posłów, tylko wybieramy partie polityczne. No. A potem stoimy pośrodku partii politycznych jakichś wielkich i te odłamki wszystkie na nas lecą. A oni się tak naparzają po tych głowach. No. I cały czas mówimy, że te narzędzia demokratyczne, my to wszystko musimy zrobić. A tu najgorsza porażka, jaka może być. Naród postanowił zbojkotować referendum, które dotyczy jego bezpośredniego bezpieczeństwa. I teraz już Państwo wiecie, dlaczego trzeba było mówić o obniżeniu progów frekwencyjnych. Prawo i Sprawiedliwość było wtedy przy rządach. Trzeba było obniżyć progi frekwencyjne. Dziś głównym wrogiem... Do 40% by wystarczyło w przypadku tego referendum. Ale my mówimy o tym, żeby nawet w ogóle nie było progów frekwencyjnych. Bo zapytałem się posłów Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli nie byłoby progu, proszę mi odpowiedzieć, jakich metod byście używali, żeby to referendum nie miało, żeby nie miało charakteru wiążącego? Co byście zrobili, jakby progu nie było? No musielibyśmy wtedy merytorycznie namawiać naród, żeby byli za emigrantami, żeby byli za rozbiorem muru, żeby byli za, tam powiedzmy tego nie było w tym referendum, ale za euro, za wprowadzeniem euro i tak dalej, i tak dalej. Oni by musieli przekonać naród, a tak nie musieli. Wystarczyło, że powiedzieli, PiS to robi specjalnie na złość nam i to wystarczyło. No narodzie Polski naprawdę. No była dosyć duża, szeroka, zakrojona akcja w mediach społecznościowych. Myślę, że ona trafiła do ludzi młodych także, dotycząca instruktaży, jak nie pobrać karty referendalnej, jak to zrobić. Myślę, że to oddolnie oddziaływało właśnie na to, że ludzie nie brali tych kart do głosowania w referendum, a także, no właśnie, komisje wyborcze, członkowie komisji wyborczych pytali, sugerując być może ludzie także z takiej niechęci ujawnienia, na kogo głosują, bo to jest sugerujące pytanie, także nie wzięli tej karty. No stało się, mleko się rozlało, 40% ponad w referendum, to też jest dobrze. Pani redaktor, oczywiście były szkolenia i tak dalej. Ja zwracam uwagę tylko na najważniejszą w tej sprawie rzecz. Jakiej metody kolejny raz PO użyło, żeby referendum nie miało miejsca? Frekwencyjnego. A co jest ich obroną? 50-procentowy próg referendalny. I to jest po prostu morderstwo polskiej demokracji. Udajemy tylko, że w demokracji żyjemy.
No ale frekwencja w wyborach parlamentarnych była rekordowo wysoka i tutaj mamy faktycznie wybór narodu. No tak, wysoka. No, w niektórych miejscowościach frekwencja była tak duża, że dwa razy więcej zagłosowało niż w ogóle tam mieszkało. Więc naprawdę bardzo ciekawa frekwencja. Mówi pan o Wrocławiu i o głosowaniu na późnych godzin porannych następnego dnia. No jak w ogóle komisja mogła dopuścić do czegoś takiego? Jak można było, PKW jak dopuściło do tego, że o 21 są zamykane punkty wyborcze, a kolejka stoi do 3 rano głosują. Jak można takie rzeczy robić w ogóle? Mm-hmm. W takim razie protesty do Sądu Najwyższego, te już wpływają głównie ze względu na właśnie sugerowanie podjęcia bądź niepodjęcia karty referendalnej, no ale inne przypadki łamania ciszy wyborczej i w ogóle zakłóceń w procesie przeprowadzania wyborów parlamentarnych też są zgłaszane, no ale to, umówmy się, znacząco pewnie już nie wpłynie na wynik wyborów. Co będzie się działo teraz i jaki los czeka przedsiębiorców? Pan jest jednym z nich. Bardzo długo pan działa, my rozmawiamy nie pierwszy raz zresztą. Znamy się nie od dziś i wiem, jakie są pańskie poglądy. Natomiast właśnie dlatego pytam, co teraz się wydarzy i czy przedsiębiorcom będzie lżej, jeżeli rząd utworzy Platforma Obywatelska? Bo jest też takie gro przedsiębiorców, które twierdzi, że to PiS ich zdusił przez te 8 lat. Trochę prawdy w tym jest. Ja nie chcę bić czy kopać leżącego. Natomiast ja bym bardzo prosił Zjednoczoną Prawicę, żeby nie szukało wszędzie winnych, tylko poszukało po prostu winy w samych sobie i błędy, które czynili, nie wiem czy z arogancji czy nie, spowodowały, że przedsiębiorcy się odwrócili od nich. Więc prawdę mówiąc, ja na przykład tam w tych 100 konkretach jako przedsiębiorca też przypilnuję tych punktów, które dotyczą przedsiębiorczości. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Wprowadzenie kasowego. A co jest dobrego w tych propozycjach dla przedsiębiorców? No. Pierwsze dwa z brzegu na przykład. Jak pracownik idzie na zwolnienie za to, za ten czas, czyli inaczej mówiąc, likwidacja 30-parodniowego okresu płacenia pracownikowi pensji, jak jest na zwolnieniu lekarskim. Ja tam jeszcze swoje też 5 groszy dorzucę, dlatego że konstytucja określa wyraźnie, że urlop pracowniczy jest wynikiem pracy, czyli jest odpoczynkiem po pracy. I ja nie rozumiem, dlaczego urlop się należy wtedy, kiedy człowiek jest na przykład rok czasu na zwolnieniu lekarskim, a ja w mojej historii zdarzało się, że paroletnie, że dziewczyna przychodziła na 2 tygodnie do pracy, zachodziła w ciążę, a ja za parę lat musiałem tej dziewczynie urlop zapłacić. Ja nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się dzieją. To jest niekonstytucyjne po prostu. Druga rzecz, ten PIT kasowy. Czyli ma płacić kasowy. ZUS w chorobie, umówmy się, no bo nie możemy zostawić człowieka chorego realnie samego. No. Ilość zwolnień tak zwanych. Ja powiem, że teraz już pracownicy wpadli na nową modę. Nie wiem, czy mówić, żeby nie podpowiadać przypadkiem, ale z tym ZUS też musi coś zrobić. Idą specjalnie na zwolnienie, żeby do pracodawcy przyjść i powiedzieć, ja mogę do pracy przyjść po godzinach, ale to trzeba gratis zapłacić na przykład. I bierze pensję z ZUS-u i jeszcze na pracodawcy wymusza dodatkowe świadczenia, które według mojej oceny są nadużyciem, że tak powiem, prawa polskiego. No ale cóż, mamy sytuację taką, że brakuje pracowników na rynku i po prostu zwyczajnie pracownicy zaczynają, że tak powiem, no wykorzystywać swoją uprzywilejowaną pozycję. A to jest takie podejście trochę sprzeczne z działaniem Prawa i Sprawiedliwości, które właśnie tym najbiedniejszym, mówiąc o solidaryzmie społecznym, chciało pomagać. Mhm. To ja nie mówię o ludziach najbiedniejszych. Ja mówię o zjawisku, które dotyczy pracowników najętych, inaczej mówiąc. Natomiast najbiedniejsi, ja się tu absolutnie zgadzam. W Polsce w XXI wieku nie ma miejsca dla biednych ludzi. No. Biedni ludzie powinni po prostu zwyczajnie nie jeść mirabelek i szczawiu, a to wszystko teraz będzie szło w kierunku, że biedota będzie czymś normalnym. No, na szczęście Prawo i Sprawiedliwość zauważyło te kierunki działań Platformy Obywatelskiej i wygrało w 2015 roku na tym wybory. I to bardzo
dobrze, że jako, mówię jako przedsiębiorca z drugiej strony, że ta minimalna pensja jest wyższa. Ja w swoich przedsiębiorstwach postawiłem w tej chwili na produktywność, czyli zatrudniałem kilkaset osób, a teraz kilkadziesiąt osób zatrudniam. Więc to jest tak, że oni coraz lepiej zarabiają. I bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Natomiast muszą wiedzieć, że będą więcej pracować, a tutaj już jest problem. Mm-hmm. Czyli nie ma chętnych, nie ma rąk do pracy, tak zwanych poszukiwanych przez polski rząd również? Za chwilę będą pracownicy na rynku pracy, bowiem duże koncerny zaczynają zwalniać ludzi, jest kryzys światowy. Ten kryzys światowy odbija się w tej chwili na Polsce. Coś się dziwnego ekonomicznie dzieje, dlatego że już nawet ekonomiści tego nie rozumieją. Ja cały czas mówiłem, że inflacja, która nas dotknęła, to była inflacja, pani redaktor, spekulacyjna, a nie jakaś tam wywołana wojną czy czymś. To były tylko powody. Natomiast spekulacja polegała na tym, że pośrednicy różnej maści oraz duże korporacje handlowe nawet do 100% zakładały marże na produkty. Stąd były podwyżki, a nie z tego powodu, że zboże poszło do góry, czy paliwo poszło do góry. To jest nieprawda. To była spekulacyjna inflacja. I od samego początku o tym mówię. Także żeśmy się po prostu wszyscy, cała Europa praktycznie dała się korporacjom, które wykorzystały właśnie wojnę, wykorzystały zamieszanie światowe, COVID między innymi na marże, czyli na zyski ponadnormatywne. Mm-hmm. A dobrowolny ZUS, jeszcze dopytam o tych przedsiębiorców, zanim pójdziemy dalej w tę sferę także międzynarodową i inflacyjną, no bo Trzecia Droga obiecywała dobrowolny ZUS, wielu przedsiębiorców mówi to tylko na 3 miesiące, okazuje się, że to nie taki dobrowolny ZUS, a taka pożyczka, którą będzie trzeba spłacić w sytuacji, kiedy przedsiębiorca chwilę nie ma zysków, chwilę po prostu wiedzie mu się gorzej. Czy tak? Jaka propozycja wystarczy przedsiębiorcom? No, przede wszystkim musimy powiedzieć, że dobrowolny ZUS to jest po prostu pizza wody fotomontaż. No, nikt się na to nie zgodzi, dlatego że człowiek jak ma 20-30 lat, to jemu się wydaje, że on będzie żył że on będzie żył 100 lat, jemu nic nie grozi, on jest zdrowy i zawsze będzie zdrowy, nigdy nie pójdzie na emeryturę, ani nigdy nie pójdzie na żadną rentę. W związku z tym dobrowolny ZUS oznacza, że nie będzie płacił ZUS-u. A potem my mieliśmy to, przez to teraz dźwigamy wcześniejsze emerytury. I to był sposób walki SLD z bezrobociem. Jakiś tam minimalny staż pracy, nie pamiętam ile to było, 25 lat czy coś takiego, i przychodzisz na minimalną emeryturę, czyli po prostu masz tyle, żeby nie umrzeć. I dziś z tym walczymy, tak? Emerytury zostały podniesione, wyrównane, minimalne idą do góry i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dobry trend jest. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy PSL mówi, że można nie płacić przez jakiś okres ZUS-u, bo się ma trudną sytuację i można to uzasadnić, to jest dobry pomysł. Okres jest składkowy. Tu się w szczególności mówi o osobach fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i które ją zawieszają na jakiś okres czasu, ponieważ na przykład prowadzi taki biznes, już w ogóle od czapy ten przykład, ale na przykład lody sprzedaje w sezonie nad morzem. I on musi te wszystkie swoje opłaty ponosić przez zimę. Czyli co zarobi w lato, musi oddać przez zimę. Więc wydaje się, że można zawiesić taką działalność, nie płacić ZUS-u, nie płacić wtedy innych jakichś tam od nieruchomości, innych podatków, dlatego że wtedy te nieruchomości i te metry kwadratowe nie służą przychodowi, tylko służą obciążaniu przedsiębiorstwa. I też tutaj ja rozmowy prowadziłem na ten temat, że podatek od nieruchomości to jest następna rzecz, która morduje przedsiębiorców, z którą trzeba się poukładać. W ustawie jest napisane wyraźnie ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. No to sobie gminy używają ile wlezie. Po prostu wszystko, co masz, jest opodatkowane. A skąd na to wziąć, jak nie mam? Już bym nie cytował tutaj autorów Misia, ale proszę Państwa, takie są realia. No, każdy tego przedsiębiorca łoi z każdej strony ile wlezie. No, a człowiek chce po prostu, żeby nikt na niego nie łożył. Chce być samodzielny, chce pracować, chce odprowadzać podatki. No taka jest prawda. No ale to
że tak powiem, zobaczymy jak to wejdzie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja się martwię bardziej nie tyle o przedsiębiorców dzisiaj, którym trzeba uporządkować. Ja to miałem robić w tej kadencji bez względu na to, czy będzie PiS, czy to będzie PSL. Mm-hmm. Teraz się trzeba wziąć za przedsiębiorców. I proszę Państwa, druga rzecz to jest Europa. I tu się martwię. I tu się martwię, bo byłem... Co jak co, ale o Prawie i Sprawiedliwości nie można było złego słowa powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę europejską i podnoszenia godności Rzeczypospolitej, podnoszenia Polski jako podmiotowego państwa w Europie. Rola Polski na świecie dzięki Prawu i Sprawiedliwości uległa radykalnej zmianie, poprawie. Z takiego chłopka roztropka zrobiliśmy się państwem, które stawiało warunki. Dlatego Unia Europejska tak bardzo walczyła o Tuska. I niestety przegraliśmy z TVN-em, przegraliśmy z Unią Europejską, z Niemcami przegraliśmy. I to mnie strasznie boli. Ja po prostu spać nie mogę. Bo pierwsze co zrobią, już knują tam w Komisji Europejskiej, jak zmienić traktaty. Myślicie, że Tusk nie podniesie ręki za tym? W przyszłości te traktaty trzeba będzie, proszę Państwa, zmieniać 4/5 głosów. Czyli Niemcy nigdy się nie zgodzą na zmianę traktatów. A więc następne wybory będą o to, czy w Unii Europejskiej zostać, czy Unię Europejską opuścić. I to, proszę Państwa, niestety będziemy musieli zrobić jako naród, bo scena polityczna tutaj zdaje się, że za dużo nie pomoże. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość teraz wyciągnie wnioski ze swojej działalności, części bardzo dobrej i stanie po prostu za Polską i myślę, że tak będzie w przyszłości. Natomiast to Polacy będą musieli doprowadzić do upadku rządu Tuska i to będzie niebawem. Zobaczycie Państwo, jak stracimy złotego polskiego, to stracimy Narodowy Bank Polski. Największe zasoby złota, jakie w ogóle państwo środkowoeuropejskie, którekolwiek ma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 300 chyba ileś, 20 parę ton złota. Nigdy tyle nie mieliśmy co teraz. Tak więc te bajki, że jesteśmy w katastrofalnej sytuacji, że budżet jest dziurawy, to wszystko są bzdury. Jeżeli chodzi o rząd... Czyli nie ma dziury budżetowej? Nie ma niczego takiego, pani redaktor. Kolejny fake, który po prostu za pomocą mediów jest wpompowywany w ten krwiobieg informacyjny, a są ludzie, którzy jak caple łykają to wszystko, a potem idą i głosują. No niestety daliście się państwo, mówię pewnie tutaj akurat słuchacze, to ja znam ich w większości, pewnie poszli na Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali. Natomiast 20% emerytów zagłosowało, proszę państwa, za Donaldem Tuskiem, bo co? Bo co? Bo Kaczyński jest mały, gruby? Co? Pytam się. Że Polska nie miała dla nich znaczenia? Im wszystko jedno? Bo oni już kończą swój etap życiowy, w związku z tym wszystko im jedno, jaka Polska będzie? Przecież to jest jakaś porażka intelektualna, no. Nie chcę mi się właśnie, kształt Europy. Spokojnie, panie pośle. Będziemy mówić jeszcze o tej Europie chwilę, to znaczy, czy to wybory będą, bo takie zdanie padło, za tym byśmy zostali, czy wyszli z Unii Europejskiej, czyli będzie ten polexit jednak, a euro nie powinniśmy w ogóle przyjmować, pomimo tego, że się zobowiązaliśmy w 2004? Euro, proszę państwa, jest systemem nacisku na każde państwo. Ile euro w obiegu gospodarczym pojawi się w danym państwie, decyduje Europejski Bank Centralny, który przez przypadek jest na terytorium Niemiec. Więc szczerze powiem, nie ma takiej możliwości. Przez wszystkie kryzysy przeszliśmy suchą stopą, dlatego że mieliśmy złotego. Gdybyśmy mieli euro, by nas po prostu zaorali, dlatego że oni pogłębili... Przypomnijcie sobie, jak to zrobili z nami, jak wybuchła wojna. Otóż z jednej strony przyszło do nas, proszę państwa, parę milionów Ukraińców, których trzeba było nakarmić, trzeba było dać im gdzie mieszkać. Zrobili to wszystko Polacy. Z drugiej strony Unia przykręciła nam środki europejskie i nie dała na to środków. Z trzeciej strony trzeba było się zbroić,
po to, żeby Białoruś i Rosja wiedziała, że jak przyjdą, to zęby połamią. Trzeba było za własny koszt postawić mur. Unia nie pomogła. Trzeba było namawiać wszystkie państwa Unii Europejskiej, tu wielki szacun dla Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy, że namówiła całą praktycznie Europę do pomocy Unii, tej Ukrainie. W związku z tym Ukraina miała się za co i czym bronić. Ale co robiły Niemcy? Te, które mają być hegemonem europejskim w IV Rzeszy. To one zrobiły. One nic nie zrobiły. I dzisiaj mówienie o tym, że teraz kolejne już... Ukraina, Zełenski, to też przez ciebie straciliśmy władzę w Polsce. Żebyś, Zełenski, wiedział, że już przegrałeś wojnę. Dlatego, że Niemcy już, jak tylko Tusk wygrał w Polsce, natychmiast powiedziały, dość uzbrojenia dla Ukrainy. Masz, chciałeś, masz. Oba narody, polski i ukraiński, straciły na tym. Tak więc myślę sobie, że to jest bardzo złożony temat na geopolityczny i proszę państwa, Niemcy wygrały wybory w Polsce, jak dwa dodać dwa, a kto ich wprowadził na ten tron króla, proszę państwa, polskie ręce, aż wstyd. Aż wstyd. Niemcy w Polsce wygrali polskimi rękami, na litość boską, no. No właśnie, tu stawiamy kropkę tym podsumowaniem. Serdecznie dziękujemy za opinię naszemu gościowi. Był nim Marek Jakubiak. Serdecznie dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. 7:09. Gość poranka.